U podnóża gór zabytkowe chałupy i inne drewniane budynki otoczone drzewami. Napis: Muzeum Orawski Park Etnograficzny Zubrzyca Górna, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego. Tytuł filmu: Stawianie moja, 2021. W izbie kuchennej jednej z chałup stoją Zofia Warciak i Marcin Kowalczyk. Pani Zofia jest w góralskim serdaku z owczej skóry, granatowej bluzce w groszki i czarnej marszczonej spódnicy. Pan Marcin ma na sobie białą koszulę o obszernych rękawach, czarną kamizelkę i kremowe spodnie z parzenicami. Trzyma skrzypce. Za nimi półki i ławy zastawione dawnymi kuchennymi sprzętami oraz naczyniami. Marcin Kowalczyk. To jest spisko melodia, na jaką pamiątkę moje stawiają, na jaką, na taką, ze dziewce mają. Bowiem Spis i Orawa są dwa regiony na krańcach południowej Polski, gdzie nadal żywa jest tradycja stawiania moja. Są w archiwalnych dokumentach różne zapiski, że w XIX wieku nawet zabraniano przynoszenia tej mojki z lasu, wycinania, bo tero kawaler wycinało tych drzewa, seliaki, bo czym większe, bogatsze, no to było lepsze i ta paninka się cieszyła. No ale ten obrzęd przecież przetrwał aż do dzisiejszych czasów. A ty, Zosiu, pewnie bocys, tobie też pewnie stawiali mojki. No, wiesz, jako to było. Sześćkie panny czekały, czy inta jaki kawaler postawi tego moja przed domem. No, bo to był wielki zaszczyt i honor. Nie ino dla tej panny w domu, ale też dla rodziców, że nikt nimi nie pogardził. No, ale było i tak, że czasami ta panna była taka jakoś łopryskliwo chodzała, jako to go dali zatkiem, nikt i nie pasował, no to i czasami postawili i dziada. Ale dziś opowiem, jako to z tym stawianiem tej mojki było. Zbliżał się 30 kwiecień, no i kawalerowie się zbierali, dwóch czy trzech w izbie i urodzali ze pudo postawić moja. No ale zanim go ta zawlekli ku domowi, no to musieli se przygotować też jakieś i przystroić narzędzia, no bo zrytkę w lesie trzeba było ściąć. Musieli wziąć sikierę, musieli wziąć piłę. No i jest to łośnik, no bo to trzeba było tę zrytkę w lesie pięknie z tej kory zedrzyć, żeby ona była przy domie paradno. No i kiedy już przy tej robocie, ta co się w izbie robili i urodzali, no to w nocy wybrali się do tego lasu, co tam nad ranem, żeby też w lesie nie pobłądzić, no to lepiej było iść nad ranem, bo go dali ze w lesie w łodzi, po to by tej zrytki nie nasili. No to kiedy już trochę świtało, poszli do lasu, w cieni tę zrytkę pięknie łokorowali, no i przywlekli, zanim jest te domownicy i ta panna spała przed dom, po cichu wstawili do ogródka, bo zawsze przy chałupach ogródki były, pięknie pieckę, bo to musiała być zrytka ostrugana, ale ten wieszołek pięknie łomoili, coś ich tam napisali, za je kochają, albo unę, albo i sytkę na tej roli, bo zależy, kiedy tam tych kawalerów posło. No a potem se ta siedli, no bo to przecież męczące było, nie? Myśleć, zrobić, przynieść ukradkiem, to se siedli, coś ich ta zjedli, a i wiesz, i pilnowali, kiedy już widzieli, że coś ich ta lampka w izbie się zaświeciła, no to od domu uciekli. No i wyzierali bez okno, gazda honorowy, dziewka różowo bardzo nagim, ojej, któryś mnie tak kochał, bo mi ta postawił tę mojkę, no albo i ten, co już się miał zynić, nie? To się ta domyślali, czy ten, czy czasami dwóch zolotników było. A potem czekali zielonych świątek, żeby zabawą, pocęstunkiem za to postawienie moja wynagrodzić, a potem ta pewnie przyszli ugodali, kiedy będzie weselisko. No piękno, piękno to tradycja. No i dziś oktys, syczki pytomy, jak ino dociera rady mozecie przyjechać na Orawę. No i widzieć te mojki, a pięknie pytomy do skansenu tę mojkę uwidzieć. I piękny napis, co nasi kawalerowie napisali, a tę mojkę stawiają sytkiem pannom, co przyjdą do skansenu.
Wypowiedzi ilustrowały filmowe zdjęcia ukazujące powstawanie moja. Dwaj mężczyźni ścięli piłą młody świerk o cienkim, kilkumetrowym pniu, przystroili go wstążkami i wbili w ziemię przed drewnianą orawską chałupą z pięterkiem i galeryjką. Moj wznosi się ponad dach chałupy. Powiewają różnobarwne wstążki zawiązane na iglastych gałązkach. Do pnia przybito drewnianą tabliczkę z odręcznym napisem „Sytkim pannom, Kazek i Władek”. Pod napisem narysowane dwa serca. Wystąpili Zofia Warciak, Kazimierz Misiniec, Władysław Kot, Marcin Kowalczyk. Muzyka Marcin Kowalczyk. Montaż Leszek Janiszewski.